pięknej scenerii nad górskim jeziorem Sevan wznosi się zabytkowy ormiański klasztor z IX wieku. Są tu dwa czynne kościoły: Kościół Świętych Apostołów i Kościół Matki Bożej. Zabudowania wzniesiono z czarnego tufu wulkanicznego, przez co obiekt zwano Czarnym Klasztorem. Na dziedzińcu Kościoła Świętych Apostołów zgromadzono liczne stare haczkary, w tym unikatowe zielone z miejscowego kamienia andezytu. Ołtarz w Kościele Świętych Apostołów. Płaskorzeźba przedstawiająca Chrystusa z warkoczami i mongolskimi rysami twarzy. Zapewne miało to chronić wizerunek przed zniszczeniem przez często najeżdżające te tereny plemiona koczownicze. Haczkar z XI wieku. U stóp klasztornego wzgórza zlokalizowano kompleks współczesnych budynków Akademii Duchownej. Jezioro Sevan leży na wysokości 1900 metrów i jest jednym z najwyżej położonych jezior świata. Ma około 1200 km2 powierzchni i jest największym jeziorem Armenii, a także Kaukazu. Podlega ochronie w ramach Sewańskiego Parku Narodowego. We wsi Noratus znajduje się pięknie położony na tle gór Kaukazu średniowieczny cmentarz. Jest tu ponad 800 zabytkowych haczkarów, z których najstarsze są datowane na IX wiek. Większość haczkarów pokrytych jest mchem lub porostami. Na haczkarach wykuwano też sceny upamiętniające jakieś wydarzenie. Ten przedstawia ceremonię weselną. Cmentarz zajmuje rozległy obszar o powierzchni 7 hektarów. Na tym cmentarzu również współcześnie odbywają się pochówki. Każdy haczkar ma swoją indywidualną, unikatową ornamentykę.